Dlaczego historia ofiar nie ma sensu? Jestem historykiem już od zawodowym już od 10 lat, no i dołączyć do tego powiedzmy studia doktoranckie, czy to wychodzi w kilkanaście, a pierwszą książkę napisałem jeszcze na zwykłych studiach, więc wychodzi właśnie ten mocne kilkanaście lat historykiem jestem i nigdy nie rozumiałem tendencji do liczenia trupów i do historii ofiar. Ona się sprowadza do liczenia trupów. Tak jakby ta historia była jakoś taka świętsza, jakby ona nam miała coś dać, jakby ona miała być albo substytutem religii, albo... I tutaj wszystko jedno, czy Hołodomor, czy rzeź Ormian, czy Holokaust, czy tak dalej. Czemu ta historia nagle jest ważniejsza? Na przykład bierze się książkę Europa w czasie okupacji hitlerowskiej, właściwie mamy tylko łącznie transport tu, transport tam, tyle osób. Ja oczywiście współczuję tym osobom i ich potomkom, ale to nie jest historia, to jest jakiś rejestr trupów. Historia ofiar jest używana do klejmów politycznych, roszczeń dzisiaj, więc w ogóle nie pełni rolę historii, tylko wyłącznie traktowania, znaczy w kształtowaniu polityki dzisiaj. Historia oryginalnie i tym zawsze powinna być przede wszystkim była historią albo historią kultury, a to dopiero od XVIII wieku taka jest, a wcześniej była historią res geste, czyli królewskich czy uczynków. Krótko mówiąc, historia uczyła o tym, jak powinno wyglądać sprawnie rządzone państwo. I z wszystkimi tego elementami, nie tylko króla, także jego ludzi, także urzędników, także tego, jak działa ono ekonomicznie. To jest historia. Natomiast rejestry trupów jest to oczywiście historia społeczna, ale to, że ona dominuje obecnie nad historią res geste i nad historią kultury jako kultury, wszystkich elementów społeczeństwa, uważam za rzecz bardzo złą. Przede wszystkim każdy kult ofiary uważam za bardzo zły pomysł. Jeżeli na przykład no są rodziny, których dotknął komunizm, nazizm i tak dalej, czy pławienie się w tym, że im to zaszkodziło, w czymś im pomoże? Czy te syreny na powstanie warszawskie w czymś to pomaga? Moim zdaniem nie. To utrudnia tylko nasze stosunki dzisiaj z tymi państwami, które kiedyś były Związkiem Radzieckim i Trzecią Rzeszą. Czy ono nam w czymś pomaga? Nie. Ono pokazuje, to upamiętniamy tylko tak naprawdę i teraz ktoś, kto rozumie, czym jest historia, czym ona powinna być, ona mówi, że aha, czyli upamiętniamy idiotyzm Okulickiego, idiotyzm Beka, który w ogóle rozpoczął wojnę o korytarz, nie wiadomo po co. Zamiast się dozbroić i zwlekać, jak każdy normalny człowiek, tak, który... Sojusze zawarł dobre, ale sojusznicy nie mogli nam pomóc, bo Blitzkrieg ich zaskoczył. Taka prawda. Także odpowiadają na to tylko idiota Beck, idiota Okulicki. Za odpowiednio kampanię wrześniową, naszą hekatombę i później drugą hekatombę Okulicki, tak? No tak, no tak. I każdy historyk to wie. Natomiast ludzie, którzy myślą, że historia jest czymś innym, jakąś socjologią dla ubogich i jakimś rejonem, gdzie każdy frajer podejdzie i sobie chce, żeby mu coś za to dano, że kiedyś cierpiał albo jego przodkowie cierpieli, no to historia to nie jest. To jest po prostu warcholstwo, tylko że i warcholstwo może być uzasadnione lub nieuzasadnione, ale to nadal jest warcholstwo, ale nie historia.